Siemaneczko, dzisiaj mamy piękny dzień. Jest piękny dzień dzisiaj. Siemanko, dzisiaj mamy piękny dzień. Nie ma praktycznie wiatru, więc powinno być mnie dobrze słychać. Oprócz tego, że ptaszki tu śpiewają, to jest całkiem cicho i spokojnie. Także dzisiaj porozmawiamy sobie trochę o płycie Tu, gdzie miałem być. Tu, gdzie miałem być. Klapki na oczach, szczęście zasłania mi nieuporządkowany wir w emocjach. Highly sensitive. Najłatwiej byłoby nie czuć nic. Nie czuć nic. Powiem wam, że dopadało trochę śniegu, ale my się nie zimy nie boimy. Dobra. Słuchajcie, idziemy. Spacerek jest dla zdrowia. Bardzo ważna rzecz. No więc co ja mogę powiedzieć o tej płycie? To co już mówiłem na ostatnim vlogu, jak ktoś nie obejrzał, to tutaj jest, proszę zobaczyć. Tutaj sprawdźcie. Tu, gdzie miałem być. No to jest to epka. 8 numerów. Głównie to są sprawy kędzierkowe. Głównie to zawiera ona no moje odczucia, emocje, przemyślenia. To jest standard u mnie. Generalnie kawałki moje powstają na takiej zasadzie, że wyrzucam z siebie emocje i się ich pozbywam. Bij w sam punkt, bij mocno. Chcę poczuć twój ból. Bij siostro, bij bracie. Niech trwa krąg. Pokaż gdzie boli bardziej, oddaj złość. Tak to wygląda. Coś tu tak jasno trochę teraz, nie? Czy nie? Może nie. Co mogę rzec? 8 numerów. Aha, okej. Klipy. Bo do tego materiału powstaną klipy. To nie będą. Nie będą to standardowe klipy, bo będą to klipy, które stworzyłem z materiałów nagrywanych telefonem, jakimś aparatem, dronem. Wszystkie materiały, które miałem gdzieś tam na przestrzeni lat rejestrowane w czymkolwiek miałem pod ręką, postanowiłem, że z tego skleimy sobie po prostu wideoklipy. No i jakby wiadomo, nie jest to jakiś profesjonalny wideos, ale coś to jest. No i stwierdziłem, że jak leży to, jest to na dysku, czemu tego nie użyć? Tym bardziej, że ta płyta, jak większość moich płyt, no to jest taka płyta podsumowująca pewien okres mojego życia tak naprawdę, tak? Zamykamy rozdział, idziemy dalej. Nie wiem dokąd zajdę, ale muszę iść dalej. Co po drodze znajdę, noszę w sobie dziś, ale co mnie nie zabije, to mnie dopierdol. Więc tak piję, palę w myśl tej teorii. Nie wiem dokąd zajdę, ale muszę iść dalej. Co po drodze znajdę, noszę w sobie dziś, ale co mnie nie zabije, to mnie dopierdol. Więc tak piję, palę w myśl tej teorii. Zmierzamy dalej. Dalej w stronę przyszłości. Dobra, o albumie. Trzymajmy się tematu. O albumie mogę powiedzieć jeszcze to, że nie wiem co mam mówić w sumie. Nie wiem co mam mówić. No kolejna kwestia to jest taka, że kolejną kwestią jest to, że miały być tam skrecze. Chciałem bardzo, bo jest to materiał taki no hip-hopowy. Nie jest to żaden new school tak naprawdę. Tutaj jeszcze to nie jest to. Następna płyta to może troszkę co innego, aczkolwiek ja zawsze staram się to robić w swoim stylu po prostu. Swój styl, jakiś tam myślę, że mam, że wypracowałem przez tyle lat coś. No i ja nie lubię powielać, wiecie, ja nie lubię powielać. Staram się, żeby wszystko co robię było inne niż wszystko co dotąd gdzieś tam mogłem słyszeć, widzieć. Bo ja podążam tą ścieżką, na której przyświeca ci myśl, że jak idziesz za kimś, to nie odkryjesz żadnego nowego miejsca tak naprawdę, bo już ktoś wcześniej je odkrył. Dlategoż też staram się, ja nie chcę tutaj mówić co jest dobre, co niedobre, każdy może sobie to ocenić, ale dla mnie osobiście
jak stworzę coś, co jest inne od wszystkiego, że czegoś takiego jeszcze na przykład nie słyszałem, to jestem zadowolony. O to chodzi mi. Mówię, powielając jakieś schematy, nic twórczego, zbytnio z tego nie wylezie. Szukam wiatru w polu nadziei, szukam spokoju, a to tu tak męczy. Szukam cię pośród setek tysięcy. Chcę poczuć wdech świeży jak deszcz letni i mieć to zapewnik zamiast bez przerwy mylić się, mylić sen z tym, co czuję. Dobra, wracając do skreczy. Miały być skrecze, ale skrecze kosztują. Wiadomo, nikt za charytatywność nie będzie tutaj poświęcał swojego czasu dla mnie i robił mi skrecze na płytę. No i myślę, że dobrze wyszło, bo wyszło to w końcu tak, że zamiast tych skreczykatów wybrałem sobie troszkę cytatów z filmu Noce i Dnie, które idealnie moim zdaniem uzupełniły klimat tej kompilacji, tego albumu. Myślę, że tak, takie to jest mocne nawiązanie, rozwinięcie, odnośniki gdzieś tam można znaleźć w tym, że nie wiem, co ja już pierdzielę. No, nawiązania są dosyć spoko. Myślę, że tutaj uzupełniają świetnie ten album. No i co? No i tak to będzie wyglądać. Zastanawiam się jeszcze, w jaki sposób to zacząć wrzucać. Czy wrzucać po kawałku, czy wrzucić całą płytę naraz. To fajnie, jakby ktoś słuchał sobie całej płyty naraz, tak? Z całej epki. Bo to jest jednak taki troszkę koncepcyjny album. Aczkolwiek wiem, że z tym jest w tych czasach, że z tym jest problem. Jestem tak pogubiony jak ty, tak pogubiony, tak polepiony jak fisz. Widzę tylko klatki, a nie składają się tam film. Słyszę tylko taśmy, które plączą się jak w 90s. Jestem tak pogubiony jak nikt, tak pogubiony, tak polepiony jak fisz. Widzę tylko klatki, a nie składają się tam film. Słyszę tylko taśmy, które plączą się jak w 90s. No i co? No i co? No i co? Zobaczymy. Większość informacji już o tym znacie. Tutaj gdzieś w przebitkach będą prawdopodobnie jakieś fragmenty utworów. Może tutaj powrzucam. Gdzieś tam sobie, żeby były w tle. No i zobaczymy, co z tego wyniknie. Bruza ma kolce, czuję jak wbija, ty będzie dobrze, może wolę nie gdybać. Teraz wolę polewać, zawijać moje emocje, olewasz więc wybacz. Co jest na stole, nalewka i łycha, co ja wybiorę, no lewej nie pytaj. Pacerek zaliczony, kierujemy się powoli w stronę domu. Jak tam mówimy o tych algorytmach, to one dalej mnie nie lubią za bardzo. Ja wiem, że to nie jest super content, chociaż... Kto wie, może jest super content. Ale myślę, że tu trochę ciemno jest, nie? Ciemno czy nie? Śnieg. It's snowing. Nie wiem, nie znam się, nie orientuję się. Zarobiony jestem po prostu. Powiem tu jeszcze co nieco o Rap 2-3. Obserwujcie kanał. Tutaj jest klik, tam subskrypcja, ziomek, proszę. Dziękuję. No i zobaczymy. Na trakach wtórnych odmawia mantrę moich ludzi. Zwie się to kłamstwem, naciskam guzik. Więc lepiej złap się, nie chcę buzi. Chcę oddać swój mindset. Nie będę się łudzić albo pójdę fałsz gdzieś. Później wygarnę sobie sam, nie wybaczę strat. Więc weź teraz złap mnie, jeśli potrafisz. Ja sam się nie umiem poprawić, ale nie martw się, nie skończę jak magik. Za niedługo płytka. Myślę, że po prostu będę wrzucał po jednym kawałku. Dajmy na to jeden na tydzień? Co wy na to? Jeden na tydzień, do tego jakiś vlog. No i zobaczymy. Wierzę w was, wierzę, że tam potraficie kliknąć subskrypcję, lajka, komentarz, napiszcie mi hejtu dużo. Ja uwielbiam hejt, on jest wszechobecny, on robi ruch, piszcie co chcecie. Dziękuję za wszystkie komentarze, złe i dobre. Pozdrawiam serdecznie, cieplutko, trzymajcie się tej zimy i ogólnie. Elo. Dlaczego wszyscy tak mi się przyglądają? Ja im jeszcze powiem. Ja im wszystko powiem. To tylko ja, nic więcej niż człowiek. Ja, nic ponad was. Trochę git, ziom, trochę drań. Czarno-biała rzeczywistość. Czemu mnie jest szara? Dla mnie to jest wszystko, a dla wszystkich to tylko rap.